próbie tajemnicy kina. Jest to druga część serii Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai. Jak Państwo przed chwileczką zobaczyli, poruszamy się ponownie po naszym miasteczku Waleby. Jest to fikcyjne miasteczko, które nosi takie znamiona miasta Gdańsk w miniaturze. Jest również teatr miniatura i jak można było przed chwileczką zobaczyć, akcja również przeniesie się do teatru. Mamy tutaj taką troszeczkę historię szkatułkową, ponieważ mamy kino w teatrze, teatr w teatrze. No, myślę, że będzie bardzo zaskakująco. Jak już tu jedna z pań zdążyła na własnej skórze przeżyć emocje, dreszczyk, na szczęście obyło się bez ofiar. Zmagamy się ponownie z rozwiązywaniem zagadek detektywistycznych. Nasi bohaterowie tym razem myślę, że czegoś się nauczyli po poprzedniej części i korzystają ze swoich doświadczeń. To może już sami bohaterowie za chwileczkę opowiedzą o swoich postaciach. Natomiast w miasteczku, w takim niby spokojnym, jakby się okazało, zawsze trafi się jakaś postać, jakaś osoba, która niestety no, okaże się być przestępcą. My zdradziliśmy już tutaj w tym fragmencie, kto jest tym przestępcą, niestety. Ale myślę, że to i tak dla widza może być, nawet jeśli widz odgadnie, kto kradnie, porywa psy, myślę, że to będzie nie lada gratka, ponieważ w tej części postanowiliśmy również zrobić ukłon w stronę poprzedniej tajemnicy. W tajemnicy diamentów przestępca Lolo Smith został schwytany i on w tej naszej części również zostanie pokazany w więzieniu na przykład. Pojawił się tutaj Ture Modig, a więc mamy dosyć mocne nawiązanie do pierwszej części. Mamy kilka takich różnych małych smaczków, o których już nie będę mówił. To pozostawiam uważnym widzom, którzy będą śledzili całą serię tych książeczek, albo już śledzą. I wypatrzą, że jest tam jeszcze ktoś, że jest jakiś motyw, że jakaś postać się rozwinęła, a inna z kolei w dalszym ciągu jest postacią tajemniczą. Cóż mogę więcej powiedzieć? No myślę, że to przedstawienie, jak na serial wypada, jest kontynuacją poprzedniego, ale nie można się spodziewać, że schemat od początku do końca wydarzeń będzie taki sam. Mamy jeszcze drugi plan gry, ponieważ w pierwszej części, ale i w tej części gramy na dwóch planach. To znaczy gramy dla dzieci, gramy historię o młodych bohaterach, ale gramy również drugi plan, to jest ten plan międzyludzki, to jest ten plan dziennikarzy. No niestety upatrzyłem sobie tutaj Państwa jako, jak to nazwać, obiekty, dziękuję, do żartów, ale nie chodziło mi, żeby Państwa, jak byli Państwo dziennikarze, piętnować szczególnie. Szczególnie, nie, chodzi o to, że naszą narrację prowadzą ciekawscy dziennikarze i dodaliśmy tutaj pewien też smaczek telewizyjny. No ale jaki to może ktoś powie, może Państwo sami zobaczą. Ale też trzeba dodać, że żeby nie dziennikarze, nie byłoby całej historii akcji, bo to oni zaczynają drążyć temat, z którego powstaje nasza historia dopiero dalej, więc to jest ważne zauważenia. A to, co Irek jeszcze mówił a propos postaci, to nie tylko Lasse i Maja, ale i komisarz tworzą taki główny trzon, bo tak naprawdę oni w trójkę
te sprawy rozwiązują, mimo że to młodzi detektywi tak komisarza stymulują do działań, to oni są tym motorem napędowym. Możecie Państwo się przedstawiać przed wypowiedziami? Się... Tak, Jakub Perwich. Jakub Perwich, dobrze. Czy pewną część drugą mogą oglądać osoby, które nie widziały pierwszej części? Czy to jest zamknięta historia sama w sobie? Jak myślicie? No, naturalnie. No, tak. Ja już nie mam dystansu, tylko pytam aktorów. Nie, nie, no absolutnie. Tu nie ma w ogóle to pytanie jest jakby... Tak, to co Irek powiedział, że to ci, co widzieli wcześniejszą część, to mogą sobie odnaleźć postaci z poprzednich, więc to dla nich może być przyjemne i fajne. Ale kto nie widział, to potraktuje tę przygodę. Można też je oczywiście oglądać w odwrotnych konfiguracjach. Najpierw kino, a później Tajemnice Diamentów i to też jedno z drugim współgra. Czy jakieś pytania jeszcze? Czy będą psy? Tak, psy będą. Zawahałem się. Ponieważ wcześniej był taki pomysł, żeby rzeczywiście tutaj zagrały psy prawdziwe, ale strzały mogłyby wystraszyć zwierzęta, nie chcemy męczyć zwierząt. Poruszamy się w teatrze lalek, mamy psy teatralne, były odporne na stres. To jest ostatnia inscenizacja, tak? No nie wiem, no, myślę, że namówiłem pana dyrektora na kolejne części. Ja mam pomysły. Budując pierwszą część ze scenografem, od razu zakładaliśmy, że Anusz Widelec, cała nasza seria się spodoba i będziemy mogli pójść dalej. Mamy takie też pomysły, no zobaczymy tutaj, trzeba różne siły teatralne rozłożyć, ale też plany teatru wziąć pod uwagę. Ta seria jest na tyle bogata, że można ją tworzyć nie tylko na scenie, tak jak robiliśmy teraz kino, tajemnice kina, ale można też pokusić się o to, że na przykład załóżmy tajemnicę pociągu możemy w innej przestrzeni w teatrze rozgrywać. Tajemnicę mumii możemy zagrać w miejscu mniej teatralnym albo na innej scenie. Także duży potencjał jest tej serii i tworząc już na samym początku zakładaliśmy, że może taka sytuacja się zdarzyć. Znaczy z samym początkiem no, mieliśmy jakby deklarację sobie na bardzo tak, po to, żeby móc zobaczyć, czy sam pomysł serialu, ale też i Biura Detektywistycznego Lasego i Mai, czy będzie się cieszył popularnością, wzięciem i to, w jaki sposób z tego artystycznie też, jak to rozwiążemy. I dziś można już powiedzieć po pierwszej części, jeszcze musimy poczekać jeszcze na tajemnicę kina, ale pierwsza część Odpukać cieszy się dużym powodzeniem, także kwestie dalszych części serialu myślę, że są coraz bliżej nas. Jeszcze jest kwestia rozmowy z autorem, który przyjedzie teraz też na premierę. Znaczy właściwie dwójka autorów, współautorów, czyli ilustratorka i autor, czyli Helena Willis też będzie z nami teraz podczas tej premiery. Mark i Helena Willis. Także myślę, że będzie dobry powód, żeby móc porozmawiać o tym, co dalej. A ta makieta się różni czymś od tej pierwszej makiety, czy to jest identyczna makieta? Są drobne różnice. Niemniej jednak jest to ta sama makieta. Jest makieta kina dodatkowo. Tak, stworzyliśmy makietę kina, ponieważ postanowiliśmy w tej części wejść do jednego z budynków. Zobaczyliśmy już budynki wszystkie z zewnątrz, a teraz postanowiliśmy wkroczyć do kina. Przed chwileczką pokazaliśmy króciutką scenkę, ponieważ no, cały spektakl jest tak skonstruowany, że sceny są dynamiczne, krótkie. To jest jakiś tam etap pracy. Niemniej jednak
w tej makiecie kina będzie również wyświetlany film animowany, w której wystąpią postaci grające w tajemnicy w tym przedstawieniu. Czyli została uzupełniona ta makieta o to kino, tak? Uzupełniona została o wnętrze kina, tak. Dodatkowo nasza twórcza pracownia dodaje jakieś elementy. My czasami nie wiemy, jakie to są. Plakaty zmieniają się, więc spektakl nie tylko jest interaktywny, bo tutaj trzeba dodać, że nasi dziennikarze również w tej części będą, tak jak pani tutaj do mnie z mikrofonem, nasi aktorzy jako właśnie dziennikarze również będą wychodzić do widza i prosić ich o jakąś wypowiedź, o obserwacje, o czynny udział. I właśnie ta makieta kina jest takim też naszym wścibskim, znaczy my obserwujemy środek wnętrze kina przez nasze wścibskie oko telewizji naszej, nasze oko kamery. Może jeszcze dwa słowa, Państwo nie mają pytań, to ja wypełnię. Realizatorzy są ci sami, to znaczy Darek Panas zaprojektował kolejne postaci, lalki. Można to od razu powiedzieć, może pokażecie te postaci, te nowe, ponieważ my jak tworzymy spektakl, to też bawimy się konwencją, bawimy się całym nastrojem i scenograf wymyślił, że skoro to są pracownicy kina, bo rzecz dzieje się w kinie i pracownicy kina są tutaj głównymi bohaterami, to upodobnił ich do znanych twarzy, do znanych aktorów. Jakich zaraz Państwo zobaczą, może sami rozpoznacie. To jest jeden z takich smaczków. Drugi to jest muzyka, która dosyć blisko jest związana z westernem. Mamy tu takie akcenty z rodem z Morricone. To robi zespół Oldenry. O, mamy tutaj te postaci, proszę. Komplet nowych bohaterów. Cztery postaci, pracownicy kina są nie kopiami, ale aczkolwiek bardzo podobni do znanych. Czy rozpoznajecie Państwo? To może ja odpowiem, że ten miał być podobny do Udalena, ponieważ on filmy Udalena bardzo lubi. Pozostałych może już nie będę wymieniał, skoro Państwo nie rozpoznają, to może się zastanowicie, a może innym razem zobaczycie. Nie chcę wszystkiego zdradzać. Mamy nową bohaterkę, która to jest Iwa Ross, która w zasadzie w książce występuje tylko jako Iwa Ross. Ja ją rozszerzyłem, tą postać, do gwiazdy kina i telewizji, ponieważ do naszego małego miasteczka przyjeżdża takowa gwiazda. No i pech chce, że właśnie przestępca kradnie jej pupilka. Obsada aktorska jest ta sama, tak? Obsada aktorska jest prawie ta sama. Nie mamy jednej aktorki, która została nam porwana przez pana dyrektora do kolejnej sztuki. Śmieję się oczywiście, że została porwana. Teatr ma... Przechowuję ją teraz, wiesz, po tak. Teatr, może pan dyrektor tu wypowie się, ale teatr ma swoje też zadania, harmonogram pracy, więc teraz gramy w ile? Skład jest sześcioosobowy, tak. Ale nikt inny nie przybył, wszyscy są ci sami. Proszę. Zabawa. Po premierze? Czy po spektaklu? Tak, po spektaklu. No po spektaklu.
W sensie, czy coś się dzieje w foyer, tak? Tak. W tej części nie planujemy jeszcze dodatkowych zadań po spektaklu. Wystarczy, że w trakcie spektaklu, zresztą pani to przeżyła na własnych emocjach, bo to była końcówka spektaklu, więc myślę, że te emocje są dosyć mocne. Ale ja chciałam tylko dodać, że przed spektaklem, przed premierą 8 listopada będą warsztaty, które poprowadzi Martin Winmark i Helena Lewis dla dzieci. Takie trochę jeszcze fizyczne literacje, bo jest tak prosto. Czy godzinę można już możemy to powiedzieć, ale myślę, że... O 14. Tego samego dnia. Ale kto może przyjąć? Mogę taką oficjalną wypowiedź poprosić, ale masz to tak? Agnieszka. Dobrze. Czyli 8 listopada o 14 przed premierą odbędą się warsztaty, które poprowadzą Martin Widmar i Helena Willis, ilustratorka całej serii. I w warsztatach biorą udział dzieci, które wygrały w konkursie Mamcie, który organizowaliśmy wspólnie z Wydawnictwem Zakamarki. To był konkurs dla szkół, które przygotowywały pracę taką detektywistyczną, komiks detektywistyczny własnego pomysłu. Z nowości jest to, że z też z pewną radością, że premiera seria i to, że właśnie ktoś się cieszy właśnie tym powodzeniem, to efektem tego jest to, że mamy wsparcie Banku Nordea w związku z tym, że bank wspiera szwedzką literaturę. Także to bardzo się wspólnie mamy kilka takich przedsięwzięć, które też będą trochę wzbogacały premierę. Razem przygotowujemy talię kart do Czarnego Piotrusia, która będzie dla dzieci prezentem w trakcie premiery i też tam już gości tam się pojawić. No, ale możemy jeszcze wejść na sekundę na scenę i zobaczyć tylko tą matkę, kina. Na też będzie w środku taki ekran, którym będzie można, na którym będzie wyświetlany film rzeczywisty, taki nakręcony przez reżysera i scenografa.